Dzień dobry, witam serdecznie w nowym tygodniu. Piąty dzień lipca, rozpoczynam poranny przegląd techniczny od pary walutowej euro-USD. Co na początek pokazania jest to pułap zewnętrznego mierzenia FIBO 127,2. To był poziom, który pochodzi z mierzenia tej fali wzrostowej. To jest korekta szerszego trendu spadkowego, a więc korekta wzrostowa z okolicy 1,1845, 1,1975. Jak sobie oddalimy wykres, to tutaj tak to wygląda. Na tym zewnętrznym mierzeniu nam notowania wyznaczają to low aktualne, low z okresu tak naprawdę od w zasadzie powiedzmy około 3 miesięcy, bo to jest początek kwietnia, takie rejony były. Natomiast teraz po tej kampanii wzrostowej mamy kampanię spadkową i to low 1.18.00, 1.18.10. Natomiast co w ujęciu bardziej lokalnym, co nas interesuje na teraz, możemy sobie dokonać pomiaru tej fali spadkowej. Fala spadkowa kształtowana od 25 czerwca, okolice 1.19.75, jak wcześniej wspomniałem, o fali wzrostowej. Tak te wzrosty się zakończyły na tym pułapie, tak też oczywiście spadki startują z takiego pułapu. 1,1975 do 1,180506. 38,2. Pierwszy poziom jest potwierdzany przez rynek. Zobaczymy sobie to strefą podażową. Pierwsza reakcja na tym poziomie już się pojawiła. To jest jeszcze zakończenie ubiegłego tygodnia, ostatnie godziny sesji piątkowej, około godziny 20 czasu polskiego. Reakcja na 38,2, poziom cenowy 1,1870. I patrząc na początek handlu na sesji europejskiej w dniu dzisiejszym, widzimy, że prawdopodobieństwo wyznaczenia jakiegoś podwójnego szczytu, retestu tej strefy jak najbardziej istnieje. No teraz po godzinie 9 pierwsze minuty są spadkowe, natomiast ta świeca po godzinie 8 wygląda całkiem pozytywnie dla europejskiej waluty i taka podbitka jeszcze o kilkadziesiąt pipsów jest jak najbardziej możliwa. Jeśli chodzi o DAX-a, tutaj też aktualizujemy scenariusze, natomiast pomimo aktualizacji scenariuszy nadal poziom cenowy 15 690-695 punktów tutaj pozostaje silnym oporem na DAX-ie, natomiast tutaj w tym przypadku, że w zasadzie już 3-4-krotnie strefa została przetestowana, to prawdopodobieństwo kolejnej reakcji jest coraz mniejsze i myślę, że ten poziom pozostawiamy, natomiast będzie można go wykorzystać w ramach sygnału prowzrostowego ewentualnie w przypadku zanegowania tej strefy 15690. Raczej już nie nastawiłbym się na próbę zagrywania shortów z tych rejonów, bo to już będzie zbyt ryzykowne. Na drugi test często zagrywamy, bardzo fajne to są okazje, natomiast na czwarty, piąty to już jest raczej mało prawdopodobne, żeby zagranie wykonać z takiego retestu któregoś z kolei. To na DAX-ie, jeśli chodzi o poziomy popytowe. Pomiar ostatniej fali wzrostowej, lokalnie 38,2, fajna strefa cenowa wsparcia, odcień zielonego. Trochę nam się zlały tutaj te mierzenia, więc może tą siatkę chwilowo usunę szerszą i zobaczcie, że to jest 38,2, wcześniejsze potwierdzenia w tych rejonie również. Na biegu nowość, poziom cenowy 15,620, minimalnie odjeżdżamy z tych rejonów, jesteśmy 30 punktów wyżej, natomiast poziom jak najbardziej pozostaje aktualny i też do wychwycenia, do zauważenia jest to, że zaczynamy się poruszać w takiej lokalnej konsolidacji na DAX-ie, więc nie będzie ułatwiało pewnie zagrywania jakichś pozycji z wysokimi targetami, więc ewentualnie shorty czy longi, w zależności od pułapu, z którego zajmiemy, powinny być w miarę dostosowane te nasze take profity do tego range'u, w jakim w ostatnim czasie DAX się porusza. Kabel 127,2 jest testowany na kablu. Mamy retest tej strefy. Mieliśmy pomiar ostatniej fali spadkowej. Pomiar ostatniej fali spadkowej i na DAX-ie strefa oporu.
1,3845, w zasadzie układ na teraz, po godzinie 9 amerykański dolar zaczyna zyskiwać. Mamy formację podwójnego szczytu, może nie do końca klasyczną, bo ten drugi szczyt, powiedzmy 1-2 pipsy, jest powyżej pierwszego, natomiast dla mnie to te założenia są wypełnione. Dosyć może być niepokojący ten silny popyt po godzinie 8, natomiast po godzinie 9 równie dynamiczna reakcja spadkowa na tą chwilę. To są M30, poczekamy jeszcze kwadrans, zobaczymy jak ta świeca M30 nam się zamknie na kablu. Jeśli z długim dolnym cieniem, będzie to negatywny sygnał dla ewentualnego scenariusza spadkowego. Jeśli pełna czarna świeca, objęcie Bessy, powiedzmy, jak najbardziej będzie to fajne potwierdzenie pod to, żeby próbować tutaj zagrywać krótkie pozycje. Dolar jen. A, tu mam jeszcze szeroką perspektywę na dolar jenie na początek. Linia trendu poprowadzona tutaj z ostatniego tygodnia kwietnia z okolic 107,45. Bardzo fajnie respektowana ta linia trendu jest i to w maju, i to w czerwcu. Na razie jesteśmy dosyć spory zakres ponad tą linią, bo mamy 111 z hakiem. Obecnie 110,20, więc jesteśmy jakieś 85 pipsów powyżej tej linii trendu. Natomiast jak najbardziej schemat z trendem wzrostowym tutaj obowiązuje i wszelkie zagrywanie pozycji na dolar jenie, myślę, że będzie preferowane będą pozycje długie. Sprawdźmy pomiar ostatniej fali wzrostowej. 3,82 drobna reakcja, 50 przehandlowana, 61,8. Podeszliśmy w te rejony, natomiast bardziej podoba mi się strefa już głębokiego mierzenia. Jeśli chodzi o dodatkowe potwierdzenia, mamy tutaj fajne wierzchołki w ramach biegunowości. Jest to potwierdzenie dla pozycji long z okolicy 110, 60, 66, 68. A więc no mamy jeszcze spory zakres do przeceny, ponad 30 pipsów. Więc w przypadku kontynuacji spadków, które dziś rozpoczęły się podczas sesji piątkowej, bo od piątkowego poranka jen japoński zyskiwał do amerykańskiego dolara. W przypadku utrzymania tej tendencji targetem jest 110,68, 66.